Witam, witam. Dzisiaj przy okazji zrobienia obrazu z flamingami chciałam pokazać krok po kroku. Od zakupienia na AliExpress materiałów do zrobienia haftu diamentowego poprzez wykonanie i oprawienie gotowego obrazu. Więcej filmików w tej tematyce jest na mojej playliście, na którą zapraszam. I chciałam jeszcze podziękować za wszystkie subskrypcje, kciuki w górę i komentarze. Świadczy to o Waszym zainteresowaniu moim kanałem, co mnie niezmiernie cieszy i motywuje do dalszego działania. Zaczynamy. Jak kupić? Link do tego konkretnego obrazu umieszczę w opisie pod filmem i również do sklepu, w którym kupiłam parę innych jeszcze projektów. Po kliknięciu w ten link otwiera się widoczna tutaj strona. Mam do wyboru dwa rodzaje diamencików. Z góry przepraszam za wymowę. Square, czyli kwadratowe, i round, czyli okrągłe. Jak również od razu z boku jest podany rozmiar płótna, który chcę zamówić. Zwracam uwagę, by kanwa, czyli płótno, które będę wyklejać, to był mój docelowy rozmiar. Tutaj jest zaznaczony kolorem fioletowym na zrzucie. Pozostała część zaznaczona na biało to jest obszar płótna nie do wylepiania. Ja dobieram sobie rozmiar obrazu, między innymi też do łatwo dostępnej wielkości ramy. Mam tu jeszcze inne informacje, na przykład czy wysyłka jest gratis, czy jest płatna. W tym przypadku jest płatna. Jaka jest szacowana długość dostawy, to są dni robocze. I to, że ochrona kupujących jest gwarantowana, czyli mogę liczyć na zwrot pieniędzy, jeżeli będę składać reklamację. Mam tu też możliwość natychmiastowego zakupu lub wrzucenia do koszyka. Ja mam zwyczaj wrzucania do koszyka i jeszcze ewentualnie poszukania innych rzeczy lub zastanowienia się nad tym zakupem. W kliknięciu koszyka pokazuje mi się takie okno i mogę kontynuować zakupy, czyli szukać nowych rzeczy lub patrzeć już swój koszyk. Jeżeli chcę kupić tą jedną konkretną rzecz, zaznaczam ją i wyskakuje mi cena podana w dolarach, jak i orientacyjnie w walucie, którą my się posługujemy. U mnie jest to korona. Klikając na kup, wyskakuje nam następna strona. Przepraszam za takie zamazaje. Chciałam trochę ukryć swoje dane. Jest tu informacja dotycząca wysyłki, czyli adres, pod który będzie wysłany, plus telefon. Metoda płatności, którą też zaznaczamy dobrowolnie. Wyznaczamy kartę lub inną metodę. Nie ma możliwości płacenia przelewem. I mamy też tu inne informacje. Możemy wybrać kupon, jeżeli taki mamy, na przykład z AliExpress, lub kod promocyjny, który w danym momencie obowiązuje. W kliknięciu złóż zamówienie przechodzimy już do płatności, wpisując odpowiednie kody i czekamy na dostawę. Po długich tygodniach oczekiwania, kiedy przyjdzie już przesyłka, mam w niej koraliki, czyli diamenciki, mam zestaw, który będzie mi potrzebny do wyklejania i płótno, które jest zwinięte w rulon. Tutaj jeszcze dodatkowo ta firma dostarcza specyfikacje na wydruku. Jest to udogodnienie przy sprawdzaniu, które polecam, bo robią to tylko ludzie i też się mylą, więc może nam czegoś zabraknąć. A mamy prawo to reklamować. Aby teraz rozprostować płótno, klejam z każdego narożnika po kawałku i przyklejam od nowa. Wtedy klej i ta kanwa się naprostowują. Widzę tutaj, że ma skazę, gdyż od zrolowania zrobiło się
takie pogłębienie, gdzie klej nie dosięga i jest wypełniony wolną przestrzenią. Można to oczywiście reklamować. Ja tu sobie poradzę z tym w taki sposób, że nożykiem ponacinam w poprzek to miejsce, żeby klej mi się naciągnął nie jedną kreską, żeby się nie rozeszedł, ale żeby się naciągnął i w miarę możliwości przykleił do płótna. Nie odlepiam całości chroniącego papieru, bo uważam, że jest bez sensu, później ciężko jest przylepić dokładnie tak samo. Dlatego u mnie na filmikach nigdy nie jest pokazane odlepione całe płótno, tylko jest pokazywane urywkami. Teraz przechodzę do diamencików i do sprawdzenia ilości oraz opisania każdego woreczka. W projektach, gdzie nie ma osobnego wydruku, mogę sprawdzać na tej liście nadrukowanej na kanwie. W legendzie, którą mam przed sobą, jest w pierwszej kolumnie opisany numerek kolejny koloru. Później jest symbol, którym się będę posługiwać przy wylepianiu obrazu. On jest nadrukowany na płótnie. Trzecia kolumna to numer przyporządkowany danemu kolorowi. I czwarta kolumna to jest ilość diamencików potrzebna mi do wylepienia tego obrazu. Gotowuję sobie pudełko, w którym przechowuję woreczki z diamencikami, które będę używać. Ten sklep wysyła od razu woreczki żyłkowe, które jak dla mnie są bardzo wygodne w użytkowaniu. Więcej opowiadałam o tym w akcesoriach. Więc skoro nic nie muszę robić z opakowaniem, przechodzę od razu do opisywania. Używam pisaka permanentnego, cienkopisu i rysuję na każdym woreczku odpowiedni symbol. Można to robić w trakcie wylepiania i systematycznie dokładając. Ja robię na początku pracy, traktując to jako kolejny etap przygotowania. Przy większej ilości woreczków, ewentualnie pudełeczek, sortuję sobie w moim kartoniku według albo alfabetu, albo cyferek, lub osobno też kładę w innym rzędzie same symbole. Ma to na celu pomóc mi w szybszym wyszukiwaniu potrzebnego opakowania z kolorami diamencików. Po zakończeniu tego etapu powinny mi się odhaczyć wszystkie pozycje na liście z legendą obrazu. Na tym wydruku jest również instrukcja, jak robić dany obraz, ale to wszystko właśnie próbuję Wam opowiedzieć. W zestawie, który dostajemy, jest również woreczek z przyborami, czyli pinceta, długopis do wylepiania, żywica, tutaj jeszcze dodatkowo suwenirek i tacka. Długopis używam swój, jest to dokładnie taki sam, tylko w międzyczasie nazbierało mi się kilka gąbeczek. Nakładam je na długopis, żeby było mi wygodniej go trzymać. Wosk, który używam do wypełnienia długopisu. Tacka, w tym przypadku zielona. Ja używam też swojej, białej, którą wolę, ze względu na to, że łatwiej mi się z niej przesypuje. No to jest oczywiście kwestia gustu. Przechodzimy do płótna. Ja zaczynam wylepiać od lewej strony i idę w stronę prawą. Gdybym zaczęła z drugiej strony, oczywiście co jest możliwe, ręka mi się suwa wówczas po koralikach i delikatniejsze ciało odczuwa te odgniecenia. Ale jest oczywiście możliwe i zaradzenie temu, podkładając sobie kawałek odciętego papieru, tego co w tej chwili przykrywa kanwę. Odsłaniam kawałek obszaru, który będę chciała wylepiać. Zaginam i odcinam ten papier. Oczywiście nie wyrzucam, bo przydaje mi się do wielu różnych rzeczy. Po pierwsze, do przyklejenia z powrotem, zostawienia tylko odcinka, który będę w danym momencie wylepiać. Zazwyczaj robię to mniejszymi
etapami. Mogę wykorzystać również do zabezpieczenia krawędzi, które nie są obszarem do wylepiania, a wystaje klej i może się to przylepiać, jak również do podkładania pod ramię, tak jak przed chwilą wspominałam, gdy zacznę wyklejać diamencikami od prawej strony. Pamiętam jednak, by zawsze papier był zwrócony nadrukiem do góry. Dbam również o zabezpieczenie powierzchni, która jeszcze ma odsłonięty klej, gdy kończę pracę, gdyż mogą mi się poprzyklejać różne paprochy, może mi się przylepić zwykły papier, a szczerze mówiąc, jeszcze nie znalazłam dobrego sposobu na odklejenie niepożądanych rzeczy. Jest to bardzo utrudniona sprawa, więc zabezpieczam i tego unikam. Alternatywą, by zabezpieczyć krawędzie, jest taśma maskująca, którą używa się przy malowaniu ścian. Jest pomocna nie tylko przy krawędziach, ale również przy oprawianiu obrazu i przetrzymywaniu płótna w odpowiednim miejscu, jak to pokażę pod koniec filmu. W moim standardowym wyposażeniu jest lupa z podświetlaniem LED-owym, która czasami wystarcza w zupełności, lub dodatkowo używam podkładkę LED-ową, która podświetla mi kanwę od dołu, co pomaga w lepszym dostrzeganiu symboli, jak i również prześwitów, czyli tam, gdzie jeszcze nie jest nalepiony odpowiedni diamencik. Podkładka LED-owa ma 3 stopnie jasności światła. Również to i w lupie jest możliwe przestawianie. Tak wyglądają podświetlone symbole w moim obrazie. Dodatkowo używam spinacza do tego, by mi się płótno nie przesuwało w trakcie pracy. To jest koniec przygotowań. Teraz już jestem gotowa do pracy. Zaczynam wylepiać. Zaczynam od narożnika. Staram się wylepiać po kolei. Pełniam długopis woskiem. Z jednej strony mogę wylepiać pojedynczymi diamencikami. Jest też możliwość używania z drugiej strony multikońcówki. Są one różnej długości, od 2 do 8 czy 10 naraz. Zaczynam od koloru, który jest w samym narożniku. Wylepiając brzeg, mogę sobie pomagać albo tacką odwróconą do góry nogami i wyznaczać tą krawędź, lub taką linijką, która też jest pomocna w wyznaczaniu krawędzi, w zależności co mam pod ręką. Wysypując diamenciki z woreczka na tackę, potrząsam nią, sypując lekko na bok, wtedy mam odsłonięte te diamenciki, które się odwróciły na prawą stronę i zostały w rowkach tacki. Zbieram je za pomocą długopisu, przylepiając najpierw na tacce i zanosząc na płótno w taki sposób. Moją sugestią jest, by robić systematycznie, raz koło razu, oczywiście w miarę możliwości, bo gdy mam wysypany jeden kolor, to używam tego koloru tyle, na ile widzę i na ile mi wystarcza na tacce. Później zmieniam kolor. Ale właśnie znalazłam sposób, by móc robić z kilku tacek naraz, czyli mieć wysypane kilka kolorów na różne tacki, żeby się to nie rozwalało. Wcześniej próbowałam tego, ale niestety jestem trochę niegramotna, więc zdarzało mi się wysypać z tacek, szturchnąć, później trzeba było zbierać, a przy okazji zbieram za pomocą palca, przyklejając do palca i zrzucając na tackę. Dlatego stosowałam metodę jeden kolor w jednym momencie,
wsypywanie do woreczka z powrotem i dopiero następny kolor z diamencikami. Teraz znalazłam segregator, który bardzo ułatwi mi sprawę. Brałam opcję, gdzie pudełeczko umieszcza się nad tacką, żeby nie myliły mi się kolory. Link do tej strony oczywiście umieszczę w opisie. W dniu, kiedy nagrywam ten film, właśnie dotarło do mnie zamówienie, więc nie tylko pokazuję zrzut z ekranu, ale i to, co do mnie przyszło. Ja zamówiłam sobie opcję na 4 tacki. Przyszły tak, jak tu widać. Dodatkowo jest tylko dołożony woreczek z diamencikami. Tak więc w następnym projekcie będę już testować ten nowy nabytek, a przyszedł on do mnie w ciągu 14 dni. Do tej pory ważnym nawykiem dla mnie w tym momencie, kiedy używam tylko jednej tacki, jest odkładanie woreczka obok pracy, nie chowanie go do kartonika, ze względu na to, że w każdej chwili mogę sprawdzić, jaki symbol robię, a także wrzucenie pozostałości z tacki nie stanowi problemu i zastanawiania się, który kolor obecnie używam. Wszelkie zabłąkane kolory odkładam osobno, od razu to sortuję w miarę możliwości. Też chciałam pokazać, czym właśnie grozi zostawienie tak małej przestrzeni, gdzie czasami mogą się nie mieścić diamenciki, które musimy ulokować. Jak widać, muszę je wciskać czasami na siłę, co nawet słychać tutaj na filmie. W międzyczasie sprawdzam też palcem, czy nie ma wypukłości wśród już przyklejonych diamencików, a również dociskam je w międzyczasie, bo czasami są po prostu wypychane przez zbyt ciasno ułożone obok koraliki. Po wypełnieniu wyznaczonego sobie obszaru i zakończeniu na ten moment pracy rozwałkowuję diamenciki specjalnym wałeczkiem zakupionym do tego, ale równie dobrze mogę to zrobić zwykłym wałkiem do ciasta. Ma to na celu utrwalenie przylepienia diamencików oraz by rozeszły się na swoje miejsca i nie były już wypychane. Po przewałkowaniu przykrywam płótno ciężką książką i zostawiam na noc. Oczywiście, jeżeli pod spodem jest jeszcze obszar z odsłoniętym klejem, to przykrywam go oryginalną kartką odciętą z tego płótna. Etapami, małymi krokami wylepiam moją kanwę, tak jak tutaj widać, i dobiegam do końca. Zostaje mi teraz oprawienie obrazu, który chcę powiesić. Tak jak już to wcześniej pokazywałam w filmikach o oprawianiu, umieszczam płótno na plecach obrazu, pomagając sobie taśmą maskującą, umocowuję całe płótno z plecami w ramię, a następnie maskuję taśmą papierową z klejem, który uaktywnia się po zmoczeniu wodą. Taki jest efekt końcowy. Teraz zostaje mi tylko powiesić obraz na ścianie i podziwiać swoje dzieło. Dziękuję za uwagę, za wszystkie kciuki w górę, za to, że chcecie mnie subskrybować. Oczywiście zachęcam też tych, którzy tego nie robią. Jeżeli się podobało, zapraszam po więcej.